Dzień dobry, dzień dobry. Znajdujemy się w Poznaniu, a że Poznań podobno miasto doznań, także to dzisiaj przetestujemy. Natomiast co nas dzisiaj czeka? To przede wszystkim zjawiliśmy się tu, aby przeprowadzić szkolenie z podstaw treningu medycznego. Natomiast to nie wszystko, jako że jesteśmy dzień wcześniej, to trzeba wykorzystać ten dzień, bo słuchajcie, cudowną rzeczą, jaką możemy wprowadzić tutaj w Polsce, to są samoloty. I wyobraźcie sobie, że samoloty tańsze są aniżeli pociągi. W związku z czym przypodróżowaliśmy tu za jedyne tam 50-80 zł. I dzisiaj będziemy testować dobre jedzenie w Poznaniu. Wybierzemy się na Termy Maltańskie i oczywiście trzeba trochę popracować, ale to zobaczycie później. Przyjacielu, mój kierowca Mikhailo właśnie przyjechał, więc zapraszam Cię do Citroena. Czasami wiesz, że coś nie jest dobre, ale znasz koszta. Mówisz, a taki mały ponczuś nie zaszkodzi. No i wiesz, że ci się może trochę poodbijać w życiu, ale zjesz go, żeby przez tą krótką chwilę dopaminkę podpompować. No tak, kawa to jednak rzecz. I to szczególnie, jeżeli pijemy dobrą kawę z Aeropressu. Dzisiaj jest grana tutaj Kamerun. I to jest kawka związana bardziej z brzoskwinią, takimi mięsistymi owocami, morelką także. A także nutka czekolady, co by ten smaczek jeszcze wzbogacić. I muszę Państwu powiedzieć, że no, ta czekolada dodaje jednak mocy tej kawie. No i pięknie, wyszliśmy z zarąbistej kawiarni. Jest dobrze. Wyszliśmy z zarąbistej kawiarni, która także jest księgarnią. A to znaczy, że dużo fajnych książek można poczytać przy okazji. I nasuwa się takie jedno pytanie. O czym, mój drogi, moja droga po drugiej stronie, o czym jest twoja książka? O czym ty napiszesz swoją książkę? Ponieważ ja także zacząłem się nad tym zastanawiać. Po co żyjesz? No, lubię po prostu grać. Po co żyjesz? Nie wiem. Tak dokładnie nie. Wiele ludzi skupia się w życiu na jednym wątku, a to jest niestety duży problem, ponieważ życie, jak i książka, ma wiele rozdziałów. Więc bądź wielowątkowym w swoim życiu. Generalnie pogoda nie zachęca do spacerków, ale że jesteśmy, trzeba łyknąć świeżego powietrza. No i okazuje się, że ten Poznań całkowicie bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o spacerki. Właśnie jesteśmy w okolicach Ryneczku. No i zobaczcie na te kamienice. Ale gdzie my zmierzamy przez te kamienice, to jest klucz. Także zaraz zobaczycie, cóż to będziemy smakować. Dotarliśmy już właśnie do miejsca docelowego na dzień dzisiejszy, czyli do pysznego jedzonka. Dlatego wszystkim mięsożercom mogę powiedzieć, że dla Was tutaj będą czekać zarąbiste żeberka. Ale żeby nie owijać bawełnę, najpierw musimy posmakować i sami zobaczycie, co to będzie. No cóż mogę powiedzieć, rzecz wspaniała. Żebra podobno rozpuszczają się w ustach. Wzięliśmy z sosem hot and spicy, więc będzie wybornie. Do tego dołożymy sobie troszeczkę kolbę kukurydzy, także... No i tak, drodzy Państwo, mogę Was zaprosić do Whisky in the Jar w Poznaniu, ponieważ jest to genialna otoż restauracja, która mięsne potrawy przygotowuje zacnie. A teraz do rzeczy, były hot spicy żeberka, to teraz będę ja hot spicy, bo idziemy do sauny. Co tu dużo mówić, omal się nie rozpuściłem, ale na szczęście możemy zacząć dzień kolejny. Znów wędrujemy, panie kolego, także zapraszam. Spotkamy się znowu na śniadaniu. Sobota wybiła.
szkolonko przed nami. My tutaj w atmosferze fajnych rozmów na temat tego, jak rutyny kształtują nasze życie, w zasadzie rytm naszego życia. I że to tak naprawdę właśnie te rutyny sprawiają, że życie staje się szczęśliwsze. Ale te rutyny powinny być przyozdobione nutą różnych zmian, ponieważ no, mózg rozwija się i lubi zmiany i do szczęścia ich także potrzebuje. Także z tym Was zostawię do przekminienia. Natomiast teraz co czeka nas dzisiaj? A mianowicie startujemy sobie ze szkoleniem podstaw treningu medycznego. Czyli zaczniemy sobie wspaniałym wykładem na temat tego, jak funkcjonuje ciało człowieka. A następnie przejdziemy sobie przez całą mapę strategii ruchowych. Od stopy, aż po samą rękę, po koniuszek palca. Tak, żeby nauczyć ludzi zasad postępowania w większości kontuzji i usprawniania człowieka. Także zobaczcie, co się będzie dzisiaj działo. Jednym z kluczowych aspektów, o których ludzie nie zdają sobie sprawy, to jest to, że to, co robicie w domu, to są pewnego rodzaju kotwice. I to, jak jest dom nawet ułożony, to także są kotwice, gdzie ciało zaczyna odtwarzać pewne zachowania. Dlatego jeżeli chcecie żyć w pewnym rytmie, w dobrym nastroju, to musicie wiedzieć, gdzie co się zakotwiczyło. Dlatego nie jedzcie w łóżku, nie oglądajcie Netflixa w łóżku. W łóżku się śpi. Netflixa oglądajcie na kanapie, a śniadanie zjedzcie przy stole. Także taka mała porada, a wiele zmienia. Dobra mordeczki, w zasadzie to jesteśmy, wbijamy na kwadrat do Reeboka, więc dużo napojów wleciało, zrobimy z tego prysznic. Coconut shower będzie i do przodu. Na robocie tak to wygląda. Wszystko trzeba tutaj tarabanić. Nie ma lekko. Ludzie myślą, że praca wykładowcy to jest taka po prostu hop siód przychodzi i gada. Nie, nie, nie. Trzeba się nanosić. To jest praca fizyczna. No to co? Ja jestem Marek. Miło mi Was poznać. Od kilkunastu lat już zajmuję się treningiem, w tym właśnie treningiem medycznym. Jak my nie zaadoptujemy tego człowieka do tego, z czym ma się zdarzyć w rzeczywistości, no to słabo, nie? Jakby efektu nie będzie, on wróci, nie? Ale fajnie, żeby wracał z innymi tematami, albo żeby rozwijać różne inne swoje kompetencje ruchowe, a nie tylko, żeby wracał z tym samym i ja będę tego mówił, kurwa, nie? Mamy też wpływ na procesy emocjonalne, bo to jest jeden tak zwany wielki trójkąt. Tak, procesy myślowe, fizjologiczne i emocjonalne. I to na siebie wszystko wpływa. Czyli tak naprawdę mamy wpływ na psychę bardzo duży. Żebym powiedzieć, są pewne warunki i zasady, żeby Twój proces przebiegł tak jak trzeba. Z jednej strony mamy kilka faz do przejścia. Można by było podzielić to na 4-5 faz, które musisz odbudować. No i zaczynamy od izometrii. Izometria w treningu medycznym jest kluczowym narzędziem w tym przypadku. I tu wyróżnimy dwie izometrie, które dzisiaj będziemy stosować. Zakończyliśmy właśnie część teoretyczną, więc lecimy teraz na salę zacząć budowę strategii ruchowych. Ból, dyskomfort, plecy mnie bolą, nie potrafię zaktywować brzucha. Brzuchom łatwiejszej pozycji, być może idę do łatwiejszej na zewnątrz, nie? Zacznę najpierw od do zewnątrz, żeby się zaadoptowała. Zatem na kancie stopy muszę tutaj, nie? I, czyli te wszystkie ruchy muszę sprawdzić do zrobienia, nie? Najwięcej jednak funkcjonuje na łydce, więc muszę zobaczyć, jak radzi sobie łydka, tak? Moim zdaniem szkolenie super, bardzo fajna atmosfera i wiele takich naprawdę informacji, które można później wykorzystać w pracy, takiej z klientem. Nie ma takiej suchej teorii, która się nie przekłada na nic, tylko faktycznie wszystko można zastosować i to właśnie o to chodzi.
właśnie po to przyszłam, żeby wiedzieć, jak później pracować z klientami. Piotr jest naturalnie kończyna się bardziej kończyna. Okay. A teraz nasz fokus jest i tak jak najbardziej na topie. Człowiek się powinien adaptować w tych małych, lokalnych ruchach dosyć szybko i powinniśmy szukać potem globalnych rozwiązań, tak? Czyli ja poleżałem już z tą osobą, wzmocniłem ją i ta progresja na początku idzie dosyć szybko. Mnie przede wszystkim zaskoczyła bardzo miła atmosfera, luźna i sposób przekazywania informacji. Taki konkretny, prosty, bardzo praktyczny. Obszerna wiedza odnośnie diagnostyki i skrupulatnego podejścia do ćwiczeń w danych dysfunkcjach. Mega wysoki poziom faktycznie merytoryczny, więc ja jestem niezwykle usatysfakcjonowana tym poziomem. Dużo, dużo, dużo wiedzy, takiej naprawdę sensownej, życiowej, prawdziwej i niezwykle przydatnej. Więc ja same superlatywy polecam każdemu. To większość obciążenia będzie szła na rozciągnięcie podeszwowe albo na Achillesa i tam będzie się za dużo zbierać na pręż. Wina tego wszystkiego pomiędzy, nie? Więc trzeba tu przywrócić ruch. Czyli chciałbym przekazać, że w szkole nie jest wspaniałe, ale się wstydzą, więc robię to ja. Muszę iść od oddechu tam, gdzie on umie oddychać. On umie oddychać tu. A teraz dam sobie w te dwa miejsca, czyli żeby brał oddech, no i już się coś zaczyna dziać. To intensywny czas, dobieg końca, ale jeżeli chcecie więcej z takich wyjazdów, to koniecznie łapka w górę, subskrypcja i widzimy się. Ale jak patrzysz na mnie, to zastanawiasz się, dlaczego jestem taki seksowny. Jednym klucz... Piękna sprawa, ponieważ gówno nie zostało zrobione.